Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Pana artystę tym całować chciał po rękach. I każdy czuł, że ma z zachodniej trochę krwi. Taka piosenka, Dimanche Orly. W piosence byknął nylonowo ten galowy. Nagle psychicznie trochę poczuł się niezdrowy. I żeby się odprężyć, jeździł na lotnisko. Chciałby odfrunąć to wszystko. Pan konferencjer bez zarzutu nam to streszczał. I słuchaliśmy piękne dzieci strasznych mieszczan. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka, Dimanche Orly. A jeśli ktoś posiadał język obcy, to tak się mniej więcej, proszę państwa, zachowywał, jakby do wszystkich chciał powiedzieć: popatrzcie na mnie, chłopcy. I wcielał się w ten galowego pyka. I wchłaniał ten komunikat. Avion à destination New York. Décollage prévu dans une heure. Le voyageur sont demandés de se réunir devant la porte 42. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Szanowni Państwo, mieli prawo coś w rękach. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Taka piosenka, Dimanche Orly. Szanowni Państwo, to projekt całkiem nowy. Jak zlikwidować kompleks sali kongresowej? Jak się nie załamywać i nie tonąć w splinach? Oto recepta jedyna na wszystkie smutki. Niedziela na głównym, na oddech krótki. Niedziela na głównym, na sypkość uczuć i brak przyjaciela. Niedziela na głównym, niedziela na niski wskaźnik. Niedziela na głównym, na nadmiar wyobraźni. Niedziela na głównym, na spin frustrację i oddech nierówny. Na głównym niedziela, niedziela na głównym. W taką niedzielę, gdy czegoś się boisz, tych słów niewiele ci nerwy ukoi. Posią pośpieszny do kutna, ojrza stolu pierwszego przy peronie B. Powtarzam, oto najlepszy jest relaks. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela.